Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wędkuj ze Szpulą. Mamy długi weekend majowy, jest upalnie, wybieram się na rybki. Zminimalizowałam dzisiaj maksymalnie ilość sprzętu zabieranego ze sobą, biorę tylko dwie wędki i wszystko to, co niezbędne, zostawiam siedzenie w domu, paczkę zanęty do plecaka, no i lecę. Idę stosunkowo daleko, w zaciszną zatoczkę i będę łowić na spławik. Może to trochę dziwne, no bo wiadomo, majówka kojarzy się z otwarciem sezonu spinningowego. Ja również lubię spinningować, ale przede wszystkim już głównie jesienią, we wrześniu, w październiku, w listopadzie. Wtedy najbardziej mnie to kręci i w tej chwili mam plan zapolować na linę. 3 dni temu jeden taki 48-centymetrowy lin pojawił się na moim zestawie. Udało mi się go wyjąć, zrobić z nim sobie zdjęcie i go wypuścić. I w tym razem również chciałabym się na niego nastawić. Mam ze sobą nowy kijek, który otrzymałam od Dragona do testowania. Jest to Combat Power Match o długości 3,9 i do 25 gram wyrzutu. Właśnie na niego ostatnio złowiłam lina i chciałabym to ponowić, a nawet może poprawić, gdyby się udało, ale to wiadomo, tylko moje tak naprawdę życzenia. Lin arystokrata naszych wód, czerwonooki zresztą, piękny. No, nie jest rybą łatwą do złowienia, jest przebiegły i bardzo płochliwy, dlatego biorę poprawkę na to, że nie uda mi się go złowić. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że będzie ciężko, spróbuję połowić również płotek czy wzdręk, zobaczymy, co się trafi. No i to, co się uda nagrać oczywiście. Także trzymajcie kciuki, jak dojadę na wodę, pokażę Wam mój zestaw, pokażę, na co będę łowić. Pokażę również, jakiej zanęty będę używać, jak ją przygotowuję. Nie będziemy już tracić czasu na przygotowywanie zanęty, co krok po kroku robimy, bo to możecie obejrzeć w innych filmikach z poprzednich nagrań. Tym razem już typowo z nastawieniem na lina. Także oglądajcie, no i oczywiście trzymajcie kciuki, bo bez tego nie wiem, czy mi się uda połowić. Cześć! Jestem już na łowisku, przygotowuję zanętę, tak jak mówiłam, na lina. Użyję Megabyte Marcepan. Do tego dodam jeszcze peletu 4,5 mm, klasik kukurydza Halibut. Wszystko jeszcze dopalę kukurydzą. Mam zamiar wędkować, tak jak tutaj widzicie, w tym zakolu trzcin. No i przygotowuję zanętę, później rozkładam zestaw. I będziemy łowić. Ale piękny zapach. Sama bym to zjadła. Zanęta ma taki zielonkawy kolor. Do tego jeszcze dodam płatków błyskawicznych. A mam nadzieję, że coś grubszego nam wejdzie. Wlewam całą zawartość puszki razem z zalewą do zanęty, dzięki czemu uzyskam lepsze walory smakowe całej mieszanki. Po dodaniu kukurydzy oraz peletu uzyskam grubą zanętę na grubego lina. Thank you.
Przypon 0,12 do 1,85 kg będzie wystarczający do głównej żyłki o udźwigu do 2 kg. Na początek zakładam tylko dwa ziarka kukurydzy na haczyk, po to, żeby sprawdzić, czy w wodzie coś się dzieje. Jeżeli są oznaki żerowania mniejszych ryb, takich jak płoć czy krasnopióra, odławiam je sukcesywnie. Dopiero w momencie, kiedy urywają się te brania, przygruntowuję mój zestaw, kładę trzy ziarna kukurydzy na dnie. Przerwa w braniach drobnicy jest sygnałem na to, że w łowisko weszły duże, grube ryby. Rozpoczęły one wielką wyżerkę, przez co odstraszają mniejsze osobniki. Na sam początek pojawiła się śliczna krasnopiórka. Oczywiście szybko ją wyhaczam i zwracam jej wolność. Była krasnopiórka, jest płot.
udało się spełnić dzisiaj cel złowienia prosiaczka czerwonookiego. Śliczna samiczka na spławiczek. Zanęciłam kukurydzą z ręki, dodałam jej trochę do zanęty. Zanętę dopaliłam też atraktorem Linkaraś. I proszę bardzo, jaka ładna sztuka się pokazała. Chrumka. Wypuszczam ją. Wraca do wody. Udało się. Druga samiczka dzisiaj. Przepiękna. 47 cm. Wypuszczamy. Kolejne branie było wręcz niezauważalne. Dla niewprawionego oka byłoby naprawdę bardzo ciężkie do wyhaczenia. Otóż przez ten wiatr, który się zerwał, zrobiła się duża fala i położyłam spławik na dnie, tak aby wystawał o wiele więcej niż standardowo go wygruntowuję. Lin wziął bardzo delikatnie, wystawił jedynie kawałeczek czarnego korpusu spławika. Bardzo szybko zacięłam go i dzięki temu udało mi się idealnie wpiąć w jego wargę. Już wtedy zaczęła się ekstremalna walka. Nie chciał widocznie zrobić sobie ze mną zdjęcia. Ja jednak na jego nieszczęście wygrałam tę walkę. Zrobiliśmy sobie pamiątkową fotę. I oczywiście po chwili go wypuściłam, a odpłynął w świetnej kondycji.
Na koniec dzisiejszego dnia trafił się pan Lin. Mam wielką nadzieję, że filmik wam się podobał. Trafiłam sporo drobnicy, takie jak krasnopiórki, krąpiki, płoteczki, ale przede wszystkim spełniłam mój cel, jakim było złowienie lina, a nawet potroiłam go. W każdym bądź razie udało mi się osiągnąć cel i złowiłam piękne, zielone, czerwonookie liniska, które dały mi naprawdę wiele frajdy z holu. Także, jeżeli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a ja na chwilę odkładam spławikówkę i jadę ze spinningiem złowić szczupaka.